Znamy już wyniki procentowe poparcia. Zobaczmy teraz, jak te wyniki przekładają się na liczbę miejsc w Sejmie. Najwięcej tych mandatów w Sejmie będzie miała oczywiście Platforma Obywatelska. To są te miejsca zaznaczone kolorem błękitnym. To już wiemy, że mogą samodzielnie rządzić, będzie potrzebna koalicja. Ale zobaczmy, ile kolejne partie będą miały mandatów. Prawo i Sprawiedliwość 158 mandatów. Następnie Rusła Litowa 39, PSL 27 i 23. Sojusz Lewicy Demokratycznej do samodzielnego rządzenia, do skutecznego rządzenia. Potrzebne jest 231 głosów, a zatem potrzebny będzie współkoalicja, czy będzie to PSL, tak jak było to, jak miało to miejsce przed wyborami. Zobaczmy, podsumujmy proszę Państwa teraz te mandaty Platformy Obywatelskiej i PSL-u i zobaczmy, czy w sumie da na to więcej niż 230. Tak jest, 239 mandatów, to jest zsumowany wynik mandatów Platformy Obywatelskiej oraz PSL-u, a zatem taka koalicja Platformy z PSL-em nadal jest możliwa.